Zlecenie zabójstwa ministra sprawiedliwości zdarzyło się w Polsce po raz pierwszy. Zabójcem wynajął przestępca nazywany królem dopalaczy, bo jak mówił minister Ziobro, zepsuł mu interes. Wygraliśmy wojnę z dopalaczami i ze światem przestępczym. Król dopalaczy stanął przed sądem i odpowiada za narażenie na utratę życia ponad 16 tysięcy osób, którym sprzedał toksyczne substancje. Kilka osób zmarło niestety. Dzięki zmianom w prawie do palacza są dziś traktowane tak samo jak narkotyki. To ukróciło handel, uratowało wielu ludzi przed uzależnieniem, a być może i przed śmiercią.